Od 15 czerwca trwa długo oczekiwana kolejna inwestycja drogowa w Kętach, którą jest przebudowa Alei Wojska Polskiego. Inwestycja finansowana jest w 50% przez gminę Kęty. Pozostała część środków pochodzi z budżetu powiatu oświęcimskiego. Jeżeli chodzi o Aleje Wojska Polskiego, jest to od kilkunastu lat oczekiwana inwestycja. Jest to inwestycja, która jest prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych, czyli przez Starostwo Powiatowe. Niemniej jednak gmina Kęty w 50% dokłada się do tego remontu. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 737 metrów. Od drogi krajowej 52 do wysokości potoku Młynówka-Czaniecka. Wraz z odwodnieniem i zjazdami, a wzdłuż niego powstanie jednostronny chodnik. Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień bieżącego roku. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1 800 000 złotych. Jeżeli chodzi o koszty, to gmina Kęty miała zarezerwowany milion złotych, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Po przetargu okazało się, że istnieją tutaj pewne oszczędności, które, które zostały że tak powiem wydatkowane na ulicę Kanada w Witkowicach, a całkowity koszt remontu tej, yy, alei Wojska Polskiego to kwota około miliona 800